3 tygodnie temu obudziłem się w sobotę rano w Białymstoku i wiedziałem, o czym będę mówił do was następne słowo. Ja tak mam. Każdy ma, wiecie, jakiś swój sposób komunikacji z Bogiem. Ja często mam tak po prostu, że rano wstaję i wiem. Wiem, co mam zrobić, wiem, co mam mówić. To jest dla mnie takie bardzo wyraźne. I tytuł tego słowa brzmiał: wiara a system wyparcia. Przyjeżdżam do Warszawy, a następnego dnia Artur głosi na temat systemu wyparcia. Mówię, o, czy tym razem, mówię, Duch Święty mnie zaskoczył, mówię, podał mi informację, o czym powie Artur, ale nie, ja zostaję przy tym temacie. Zostaję przy tym temacie i chcę powiedzieć jeszcze kilka rzeczy, które ja wtedy zobaczyłem, które widziałem i które uważam, że są ważne. Zacznę od tego. To, że wiesz, że intelektualnie wiesz, że coś jest kłamstwem, że przyjąłeś taką informację, nie oznacza, że z automatu wierzysz w prawdę. To jest bardzo ważne, jako punkt wyjścia. Wiesz, że coś jest kłamstwem, tak? Ale to nie oznacza, że ty już wierzysz. Masa ludzi tak myśli. Przyjęła jakąś informację, coś usłyszała na fundamentach, coś przeczytała w książce, ja jestem wierzący. Nie, ty przyjąłeś teraz informację, że coś jest kłamstwem. Idziemy sobie dalej. Tak na przykład, to, że wiesz, że bieda jest kłamstwem, nie oznacza, że wierzysz w twoje zaspokojenie i obfitość w twoim życiu. To, że wierzysz, że choroba jest kłamstwem, nie oznacza, że wierzysz, że jesteś zdrowy. Ty wiesz, że choroba jest kłamstwem. I tak samo jest, wiecie, z wieloma innymi rzeczami. Moglibyśmy mnożyć dzisiaj przypadków. Nie wiem, no to, że wiesz, że skoro jesteś narodzony z Bożego Ducha, że odrzucenie w twoim życiu jest kłamstwem, nie znaczy, że ty wierzysz w to, że ty jesteś zaakceptowany. Ty wiesz, że odrzucenie jest kłamstwem. Tak samo, jeśli ty wiesz, że porażka w twoim życiu jest kłamstwem, bo jesteś skazana na sukces, to nie znaczy, że ty w ogóle wierzysz w zwycięstwo. O tym, o czym przed chwilą nam Asia powiedziała. To jest... I teraz... Dlatego to jest ważne, żeby uświadomić sobie to, że przyswojona wiedza, że coś jest kłamstwem, nie powoduje z automatu, że my wierzymy w jakąś prawdę Bożą, która jest przeciwstawna temu kłamstwu. I teraz to jest ważne, żebyście to zobaczyli. Ta wiedza jest punktem zero. Jest punktem wyjścia. To jest jakaś informacja, tak? Jest jakieś kłamstwo w moim życiu. Ale teraz dróg jest kilka. To nie jest tak, że automatycznie wchodzimy na ścieżkę wiary. Na razie przyszło jakieś światło. Przyszła jakaś informacja, która namierzyła, że jest jakiś błąd, że jest jakieś kłamstwo. Ale teraz, i to jest ważne, będę chciał dzisiaj dalej o tym mówić, decydujesz, którą drogą pójdziesz. Decydujesz. W subtelnych już sposób. I teraz są trzy zasadnicze drogi. Pierwszą jest nadzieja, drugą jest wiara, a trzecią jest system wyparcia. Jest jeszcze czwarta droga, ale o niej nie chcę mówić, bo to jest w ogóle arogancja na poznanie, czyli ty się po prostu nie zgadzasz z tą prawdą, nie zgadzasz się z tą informacją. O tym nie chcę mówić, bo to ona jest do trzaśnięcia momentalnie, tak? Ona jest taka, wiecie, bardzo czytelna, nie? Ktoś słyszy prawdę, ale jakby nie zgadzam się z tą prawdą. Nie. Ja mówię z tego miejsca, kiedy dowiadujesz się właśnie, że coś typu bieda jest kłamstwem w twoim życiu. I teraz to, o co chodzi, to chodzi o to, że w pewnym aspekcie wszystkie te trzy drogi, wiara, nadzieja i system wyparcia, są do siebie podobne. Zawierają trochę elementów wspólnych, przez co
ludziom się to miesza, albo się nie wysilają, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie rzeczywiście, czy oni są na właściwej drodze. Zobaczcie, każda z tych rzeczy, nadzieja, wiara i system wyparcia, zawiera w sobie indywidualną niezgodę na kłamstwo. Jest ta informacja, że jest kłamstwo. Ja się nie zgadzam z tym, tak? Nie zgadzam się z tym kłamstwem. I zawiera w sobie drugi element, pragnienie zmiany. Te elementy są. I na tym się kończy. Na czym się kończy to, co jest wspólne. I teraz często ludzie myślą, że skoro ja dostałem informację, ja się z tym kłamstwem w moim życiu nie zgadzam i chcę zmiany, to ja z automatu jestem wierzącym człowiekiem. No nieprawda. No nieprawda. Teraz będą dalsze szczegóły, które pokażą ci tak naprawdę, na której z tych dróg jesteś. I teraz tak, o nadziei nie chcę mówić dzisiaj, bo nadzieja, wydaje mi się, że wiele jest wcześniejszych nauczań na ten temat, szczególnie jeśli chodzi o różnicę między wiarą a nadzieją. Gdybym miał tylko jednym zdaniem pokazać w odniesieniu do tego, na co chcę dzisiaj akcenty rozłożyć. Nadzieja to jest stan oczekiwania na to, że Bóg w przyszłości może zmienić daną sytuację. Czyli jest to pokładanie oczekiwania w Bogu, że On w swojej sile, w swoim majestacie może coś zrobić. Nie? Czyli Bóg może cię uzdrowić, może spowodować, że nie będziesz biedny, może Bóg może cię zaakceptować w końcu kiedyś, tak? I może cię, nie wiem, i może też sprawić, że ty osiągniesz sukces. Ale to jest nadzieja. To jest nadzieja. Wielu, wiecie, chrześcijan porusza się na tej płaszczyźnie, nie? Tej przyszłości. No ale Bóg jest wszechmogący. Bóg w swoim majestacie, w swoim autorytecie. On w tym wszystkim jest w stanie to zrobić. No przecież ja jestem Jego dzieckiem. On jest w stanie to zrobić. Ale sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Te rzeczy dotyczą akurat nadziei. Ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę dzisiaj dużo na temat nadziei. Chcę się skupić na tych dwóch pozostałych rzeczach. Na wierze i na systemu wyparcia. I na systemie wyparcia i na różnicach pomiędzy nimi. Wiara, mówiąc językiem prostym, jest pewnością, że coś występuje dzisiaj. Tak? Dzisiaj jestem zdrowy. Dzisiaj jestem zaopatrzony. Dzisiaj jestem zbawiony, trzymając się tych przykładów, czy dzisiaj jestem, nie wiem, zaakceptowany, tak? Dzisiaj zwyciężam. Ale to jest pierwsza rzecz dotycząca wiary. Pogłębimy trochę to. Wiara jest gruntem. Wiara jest swojego rodzaju podłożem. Podłożem, i teraz, jeśli to jest wiara w twoim życiu, to z tego musi wyrosnąć jakieś życie. Musi wyrosnąć jakaś manifestacja prawdy Bożej, jeśli to jest wiara, bo ona jest gruntem. Z tego gruntu coś wyrośnie. Jeśli jest takie słowo, to to wyrośnie. Dlatego idąc dalej, wiara jest dowodem. Dowodem. Zobaczcie, i teraz to są znienawidzone słowa przez chrześcijan. Udowodnij, że wierzysz. Udowodnij. W ogóle to ja nie mówię żadnych, wiecie, nowości. To, że wiara jest dowodem, to jest jedno z tłumaczeń tego słowa, które jest w Biblii, w liście do Hebrajczyków. Czy że jest gruntem. Dowodem. Udowodnij, że wierzysz. Ale jak? Przestań. Nie naruszaj mojej strefy osobistej z Bogiem. Ja wierzę. Pokaż mi to. Pokaż mi owoc twojej wiary. Pokaż, co wyrosło z twojego gruntu. Pokaż. I wtedy się zmienia lidera. Zazwyczaj. Bo ten jest za bardzo wymagający. Nie zostawia przestrzeni do życia. Być może. Jeśli zrodziłeś jakieś życie, jakąś manifestację prawdy w swoim życiu, to znaczy, że wierzyłeś. Jesteś w stanie to pokazać. Oto dowód mojej wiary w tym
w tej sprawie. Jeśli nie zrodziłeś, to nie wierzyłeś. I kropka końcowa. Kropka końcowa. Nie wierzyłeś. Bo słowo nie jest kłamstwem. Bóg nie jest kłamstwem. Obietnice nie są kłamstwem. Nie da się tego przeintelektualizować teraz i dodać 16 warunków podrzędnie złożonych, dlaczego czegoś tutaj się nie wydarzyło. Nie wierzyłeś. Ja taki standard stosuję do siebie. Zresztą wam trochę o tym powiem. Jak zrodziłem życie, manifestację prawdy, to wierzyłem. Jak nie zrodziłem, a mówiłem, że wierzę, to nie wierzyłem. Ja tylko mówiłem, że wierzę. Ale nie wierzyłem. Bo to nie może zawieść. Moja wiara jest dowodem tego. To się musi zmaterializować. Z tego gruntu musi coś wyrosnąć. Idąc dalej. Wiara więc jest bardzo praktyczną rzeczą. Wiara nie jest taką przeduchowioną sferą, że nie dotykaj tutaj, nie wchodź, bo ja teraz wierzę. Wiara jest praktyczna. Ona zawsze prowadzi do uwolnienia, to znaczy do zamanifestowania jakiejś części życia. Ona do tego będzie prowadzić. To nie jest coś enigmatycznego. I teraz dalej. Wiara jest też kluczem, za pomocą którego ściągasz do swojego życia manifestacje obietnic Bożych, które i tak się już wypełniły w Jezusie Chrystusie. Ale ty je ściągasz swoją wiarą, tak? I to jest wiara. I teraz, jak obserwuję ludzi, jak z nimi rozmawiam, to widzę, że masa chrześcijan nauczyła się mówić, że wierzą, ale nie nauczyli się wierzyć. To jest, wiecie, to jest slogan religijny. Ja wierzę. Dlaczego? No przecież w chrześcijaństwie chodzi o wiarę, to ja wierzę. Każdy wierzy. No kto powie, że nie wierzy? Ten, kto świadomie, niewielki procent mówi, że potrzebuje realnie pomocy. Wszyscy mówią, ja wierzę teraz. Odczep się ode mnie. W ogóle weź mnie, nie męcz mnie. Jakie dowody ty mnie pytasz, ty? Ze świata korporacyjnego się urwałeś i dlatego dowodów potrzebujesz. To jest moja rzecz tutaj. Ja sobie wierzę, to jest na linii ja i Bóg. Nieprawda. I wiecie, i tak jak mówię, to jest bardzo łatwo sprawdzić. Każdy z nas może sprawdzić swoje życie. Ilekroć mówiłem, że w coś wierzę i zamanifestowało się życie, zamanifestowała się prawda Boża w tym obszarze, to ja wierzyłem. Ilekroć się nie zamanifestowało, to ja nie wierzyłem. Oczywiście, że tak. No kto mówi, że nie wierzy? I tu, wiecie, nie ma co komplikować tych spraw. One są banalnie proste. One są naprawdę banalnie proste. Kiedyś właśnie, pamiętam, miałem takie rozważania. Tak sobie leżałem i tak się zastanawiam. Mówię, ale wiesz, Boże, nie do końca wiem, jak to jest z tym czasem. I jakoś przywołałem Abrahama. Nie? I mówię, że, no ale wiesz, no Abraham w sumie, on długo czekał na tego syna, więc to jak to na osi czasu umiejscowić, ile to ma trwać. I słyszę nagle głos. A dlaczego ty zakładasz, że Abraham przez cały czas nie wierzy? Bo przeczytałem, że jest ojcem wiary? I do świętych mówi do mnie dalej. Czy uważasz, że jak szedł do łóżka z Hagar, to mi wierzył? No chyba nie. No chyba nie. Ale wiecie, ta informacja finalnie, ona była dla mnie ona była uwalniająca. Bo ja zrozumiałem, że nawet on, jako zwany ojciec wiary, nie był idealny przez cały czas. Że nie jest ważne, ile razy człowiek upadnie w tym, ważne, czy dojdzie do miejsca wiary. Właśnie, czy będzie stosował pokutę, czy nazwie rzecz, nie wierzyłem. Nie wierzyłem. Czy powie, bo wiecie, co robią chrześcijanie? No wiesz, ale, bo i cały teraz system usprawiedliwienia. Mówię, pokaż mi to, pokaż mi dowód, że wierzyłeś w tej sprawie. Wiesz, nie, bo tu była trochę taka bardziej skomplikowana rzecz. Słucham? Bardziej skomplikowana rzecz? Wiecie, że tak jest, bo tak często rozmawiamy. I teraz właśnie masa chrześcijan, przyjaciele, nie chce dojść do miejsca wiary, tylko wypiera problem, okłamując przede wszystkim sama siebie, ale przy okazji wszystkich dookoła, że wierzy. Jak powiem, że wierzę, to się odturlają. Będę takim bardziej wartościowym chrześcijaninem. Ja to pamiętam pierwszy raz, jak zrozumiałem, jak to kiedyś Artur powiedział, że całe niebo i całe piekło jest naprawdę o tobie.
Całe niebo i całe piekło. Mówię, w ogóle przed kim ja chcę udawać? Przed kim ja chcę cokolwiek udawać? Widzą mnie wszyscy w ogóle. Jestem czytelny w rzeczywistości duchowej. Co, bo wyjdę i teraz powiem, to, wiesz, ja to jestem taki, wiesz, taki jestem taki, taki lepszy, jestem taki lepszy chrześcijanin, jestem, bo pastor jestem. To ja, wiesz, to mi nie wypada. Ja, wiesz, ja jestem taki z lepszej gliny trochę uklejony. Nie? Taki, no bzdury. Trochę sobie szydzę z tego. I chcę się trochę skupić na kilku przypadkach, przykładach tego systemu wyparcia, ale chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Podłożem systemu wyparcia nie jest wiara, tylko silny lęk. Nie wiara. Zobaczcie, są pewne elementy wspólne, tak? To, co powiedziałem na początku. Nie zgadzam się na kłamstwo, chcę zmiany. Ale kurczę, boję się. Nie jestem pewien, boję się. To się różnie manifestuje. Powiem wam, pierwszy przykład, który chcę tak trochę, żebyśmy się przyjrzeli, to jest lęk przed biedą. I teraz zobaczcie. Dowiadujemy się informacji, nie? Że bieda to grzech. Dowiadujemy się informacji, że bieda jest kłamstwem. No kto nie lubi tej informacji? No wiecie, to od razu banan na twarzy, każdy mi, ale fajnie, w ogóle z tym Bogiem, w ogóle super, w ogóle bieda jest w ogóle kłamstwem, tak, super. Bo, podoba mi się, tak? No podoba ci się, bo nie chcesz być biedny, bo nikt nie chce być biedny. Ale czy innym jest, to mówiłem wam wcześniej, finalnie sama niezgoda na biedę i chęć zmiany swojego położenia, a czym innym jest wiara w to, że jesteś zaopatrzony i w obfitość. I zaraz wam to pociągnę dalej. Wiele osób tak bardzo boi się biedy, i ja też się bałem, trochę wam o tym powiem, że wypiera ten obszar ze swojego życia. Wypiera. Cały czas podświadomie w ich głowie siedzi silny lęk przed byciem biednym, który nazywają wiarą. To nie jest wiara. To nie jest wiara. Ludzie ci chcą zakrzyczeć ten lęk, jednocześnie wcale nie ukierunkowując się na miejsce wiary, na miejsce pewności, i o którym mówiłem. I teraz zobaczcie. Skoro powiedzieliśmy, że wiara jest dowodem, że wiara jest gruntem, wiara jest praktyczna, to może takie trochę brutalne, ale nie mamy się głaskać, tylko mamy mówić prawdziwe rzeczy. Czy widzisz siebie dzisiaj jako zaopatrzonego człowieka? Zanim krzykniesz halleluja, powiedz mi, czy starcza ci dzisiaj na wszelką twoją potrzebę i na to, żeby hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę? Bo masz taką obietnicę. Czy ci na to starcza? Na wszelką twoją potrzebę i na to, aby hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jeśli ci starcza na to, to wierzysz. Jeśli ci nie starcza, to nie wierzysz, bo nie masz dowodu. I jakbyśmy tego nie gadali, jakbyśmy sobie kazań, poselstw i gadek nie prowadzili, to się nagle nie stanie wiarą. Bo wiara jest dowodem. Rozumiecie mnie? Dlatego w tych rzeczach trzeba grzebać. Nie? Czy możesz udowodnić, że wierzysz w swoje zaopatrzenie? Wiecie, wiara jest aktywna. Wiarę widać w krokach wiary, w uczynkach wiary. Ją widać, wiecie. Wiara po ludzku ryzykuje, natomiast system wyparcia, on jest bierny. On niczego nie może pokazać, niczego nie może też udowodnić. To jest martwa przestrzeń. Tak jak powiedziałem wcześniej, są pewne cechy wspólne, ale pewne nie. W ogóle wiara jest ruchem, a system wyparcia się nie porusza. Wiara, kiedy człowiek wchodzi w miejsce wiary, pojawia się pewien ruch, pewien przepływ, a system wyparcia nie.
Ostatnio Rita mówiła, ja nawiążę do naszej przeprowadzki, ale pokażę wam coś też z innej strony. Długi czas nie mogliśmy sprzedać domu, nie wiedzieliśmy do końca, gdzie się przeprowadzić. Był taki można powiedzieć po ludzku, marazm w tej sytuacji. Podjeżdżam pod szkołę, to już wam mówiłem, dostaję słowo wiedzy, tak? Wracam się naprzeciwko, mówię, tu będziemy mieszkać. I teraz co robimy dalej? Mówię, wierzę. Więc udowodnię to, że wierzę. Roznosimy z Julianem, wrzucamy tam do skrzynki informacje. Zaczynamy pewien ruch, docieramy do właścicieli. Bierzemy wszystkie pieniądze, które mamy. Wszystkie. Nie zostawiając sobie żadnej poduchy. I wpłacamy to jako zadatek. Ci ludzie siedzą przy stole z nami, mówią, że zgodzą się na tą cenę, którą proponujemy i na taki zadatek, pod warunkiem, że umowę finalizującą z całością ceny podpiszemy w ciągu 2,5 miesiąca. Ja mówię, dobrze. Co czuła moja dusza? Nie pytajcie. Dobrze. I wiecie, podpisujemy tą umowę, wpłacamy całość kasy. Nie ma żadnego ruchu w rzeczywistości naturalnej. Nie ma nic. Nikt do nas nie dzwoni, nie pyta, czy dom nasz chce kupić, czy coś. Nic się nie zmienia. 2,5 miesiąca to nie jest dużo czasu na taką operację. I teraz zobaczcie. W międzyczasie płynął sobie ten okres tych 2,5 miesiąca. Moja córka, która jest nastolatką, która nie jest już na etapie ślepego przyjmowania, że to, co mówią rodzice, zawsze jest prawdą, tylko weryfikowania tego i szukania siebie w życiu, woła mnie któregoś dnia i mówi, tato, czy my na pewno przeprowadzimy się do tego domu, no bo nie sprzedaliśmy, nie ma żadnego ruchu. Patrzymy jej w oczy. Tak, na pewno się przeprowadzimy. W międzyczasie najemca, który tam mieszkał, pozwolił nam przyjechać jeszcze poglądać parę rzeczy, powiedział, że tam nam pokaże z tymi budynkami. Była przerwa w szkole, bo szkoła dalej jest naprzeciwko. I ona akurat przyszła z koleżanką. My tam akurat byliśmy na podwórku, wtedy coś oglądaliśmy. Z koleżanką była. I teraz ja mówię, idź pokaż koleżance, gdzie będziesz miała pokój. Gdzie jest twój pokój? Nie gdzie będziesz miała, gdzie jest twój pokój? Czy moja dusza czuła się komfortowo w ogóle w całej tą sytuację? Nie, bo nic się nie zmieniło. Mieliśmy tylko połowę mniej czasu niż 2,5 miesiąca. My mogliśmy mieć około miesiąca. I teraz chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ja po ludzku zaryzykowałem coś bardziej cennego niż pieniądze. Pieniądze u ludzi wierzących szczególnie mają to do siebie. Nawet jakby tam upadali, nieważne jakimi byli herosami wiary, zawsze się znajdą. Zawsze się znajdą. To się nie ma co, wiecie, napinać. To nawet jak ktoś tam straci, bo nie wierzył, to gdzie indziej odrobi, tak będzie. Ale ja zaryzykowałem wizerunek ojca. Patrzyłem jej prosto w oczy, kiedy wiedziałem, że weryfikuje to, co ja mówię. Tak. Na pewno. I to jest wiara, przyjaciele. To jest wiara, która... Tak. I to jest wiara, bo tu nie ma, wiecie, jakiegoś miejsca na włożenie jakiegokolwiek palucha, nie? No i finalnie stało się tak, jak się miało stać. Ale nie z wszystkim tak, kochani, było. Ja odbieram też sporo lekcji. Analizuję sobie te 11 niespełna lat życia z Bogiem. Założyliśmy dwie plantacje drzew tlenowych. Pierwsza padła. Druga, ostatnio ją widzieliśmy, pozostawiliśmy ten temat z boku, ma się bardzo dobrze. Ale ta w Zabrodach padła. I przyjaciele, uświadomiłem sobie, że ja wcale w nią nie wierzyłem. Ja chciałem zmiany. Nie miałem innej koncepcji. I przy tym wszystkim dzisiaj jestem świadomy, jak Duch Święty wysyłał do mnie ludzi,
przez których mówił do mnie, a ja w swoim sercu z nich krzydziłem. I muszę ich przeprosić. O jednym z nich, który zaczął mnie pytać na temat gleby, później gęstości drewna i inne rzeczy, tak sobie siedziałem, pamiętam, patrzę, mówię, inżynierek mu się włączył. Takim byłem arogantem. Przecież Bóg na pewno sprawi, że to będzie rosło. To jest wiara? Nie. To nie jest wiara. To fajnie brzmi. No Bóg na pewno tak sprawi. No przecież jestem Jego dzieckiem, jestem Jego synem. On tak sprawi, że to będzie rosło. No i kurczę, nie urosło. Rozumiecie? Trzeba porozkładać trochę na czynniki pierwsze. I był głos Ducha Świętego, żeby mi trochę parę pytań zadać, no ale swoją drogę trzeba. Trzeba przejść. Tak? Więc mój system wyparcia polegał na myśleniu, że Bóg na pewno wszystko tak zrobi dla mnie, że będzie dobrze. Ale na przykład to się przeplatało. W Karot Bajka wierzyłem. Wbrew wszystkiemu stworzyłem rower potwór, tak? Nie wiadomo po co. Modlę się później w ogóle i mam w ogóle, wiecie, Duch Święty mówi do mnie, pana Tadeusza, w ogóle cytatem, a tam tylko echo grało w ogóle. Nie mam żadnej odpowiedzi, żadnego. Chcę coś stworzyłem, bo się uparłem, wiesz, byłem przekonany, że to powstanie i nikt mi nie powie, że to nie powstanie, ja to mam. Chodziłem, proklamowałem, że mam ten rower, później zacząłem ten rower. Kurczę, on nam się do garażu nie mieści, w ogóle co ja mam z nim zrobić, w ogóle nic z nim się nie da zrobić, tak? Do różnych rzeczy służył, tak? Więc, wiecie, to... Ja oglądam sobie też takie swoje rzeczy, kiedy wierzyłem, a kiedy nie wierzyłem. Oczywiście, jak ktoś mnie zapytał wtedy, czy wierzysz, te pan da się, tak, wierzę, tak, wierzę. Nie wierzyłem. I nie będę dorabiał żadnej do tego ideologii. Nie słyszę? No wierzyłem. Wierzyłem. No i powstał. Powstał, bo to o to chodzi. A co dalej z tym, no to już wiesz, no to sorry. No ale wierzyłem, że powstanie, więc zrodziłem coś swoją wiarą. Tylko pytanie po co? Komu to użyteczne? Mi niekoniecznie. Ja nie miałem, nie tworzyłem go do sprzedaży. Ja miałem iluzję w głowie, że ja będę teraz dużym przedsiębiorcą sprzedającym soki marchwiowe, ale to było ucieczkowe myślenie, dlatego że ja zmęczony klimatem, który był w kręgach prawniczych, chciałem sobie po prostu uciec gdzieś. Chciałem się lepiej poczuć. Po wielu, wielu miesiącach moja dusza, głos Ducha Świętego się w stanie przebić przez moją duszę i pamiętam, że Duch Święty powiedział do mnie, bo ja już tak zdarzało mi się gdzieś, pojechałem na przykład w Wałbrzychu, już powiedziałem fajne nauczanie czy coś, a Duch Święty mówi, nauczasz o tym, jak zarządzać talentami, a swój chcesz zakopać. Ale mówiłem, nie zakopuj talentów, nie zakopuj talentów. Ale chciałem sobie rower markerkowy uciec. To nie jest nic złego rower, słuchajcie, bo to są te wszystkie rzeczy, one są obojętne, tak samo jak pieniądze, jak wszystko, to są rzeczy obojętne. To chodzi o to w ogóle, czy to jakby tobie ma służyć i co ty chcesz z tym robić, tak? No ale wiara jest w stanie stworzyć wszystko. Ale chcę wrócić do tej biedy. Nie uciekaj więcej przed tą biedą. Zmierz się z tym tematem. Weź w ogóle... Nie spychaj tego. Wiecie, jak masę ludzi na przykład do mnie mówi, jak rozmawiam tam, ja nie będę biedny, bo Bóg jest ze mną. Mówię, o, ciekawe. Zatrzymajmy się chwilę na tym. Nie będziesz biedny, bo Bóg jest z tobą. Bóg z tobą będzie, bo on tak powiedział, że będzie. Że on będzie z tobą zawsze i on cię nie opuści. Ale on powiedział, że masz mu wierzyć. On nie powiedział, że on będzie za ciebie wierzył. Że masz mu wierzyć. I jeśli nie masz na wszelką swoją potrzebę i nie możesz hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, to mu nie wierzysz. I do bogatych się nie zaliczasz. No, kochani, przestańmy iluzyjnie gadać. Ja mówię do was w taki sposób, jak rozmawiam też ze sobą. Bóg będzie zawsze z nami. I teraz, jak wam powiedziałem, lęk przed biedą, on terroryzował moje życie bardzo długo. Zaczęło się... W sytuacji takiej, wiecie, normalnie, bo ja nie mieszkałem w biednym domu, normalna klasa średnia, ale była jakaś sytuacja, już nawet teraz nie pamiętam okoliczności. Czy było tak, że nie wiem, że wtedy nie było kart, wtedy wszystko było gotówką, że moja mama nie miała tej gotówki przy sobie, czy coś. Ja pamiętam, że miałem 11 czy 12 lat, widziałem moją mamę, która prasuje skasowany bilet MPK żelazkiem na desce, żeby go ponownie użyć.
I wszedł, ja nie zrozumiałem tej sytuacji. Wszedł we mnie silny lęk i wszedł we mnie demon w tym momencie. Bo to był silny lęk. Od tego czasu całe moje życie było napędzane próbą wyparcia tej przestrzeni. Lęk przed biedą mnie terroryzował. Cała, nie wiem, nazwijmy to, kariera zawodowa, zarabianie pieniędzy, motywowane było głęboko we mnie, oczywiście nigdy tak tego nie powiedziałbym wprost, lękiem przed biedą. Wiecie, jak ja się zachowywałem? Pamiętam, Julita mnie poznała na studiach, jak się poznaliśmy. Jak to się manifestowało w ogóle, wiecie. 600 zł miałem z domu i tam załatwiałem sobie, miałem stypendium naukowe i zawsze załatwiałem sobie jakieś stypendium socjalne, żeby coś było. Czasem coś dorabiałem, ale idziemy na imprezę. Co ja robiłem? Wszystkim stawiałem. I tam mówi do mnie, co ty robisz? Nie lubię takich pytań. Nikt takich pytań nie lubi. Co ty robisz? Korekta przychodzi. Ale mogę, zadałem dwa pytania. Co ty robisz? Witamy. I dlaczego tak robisz? Dlaczego tak robisz? I to są pytania, które są bardzo niewygodne. Wiecie, dlaczego tak robiłem? Jak działa system wyparcia? Skoro stać mnie, żeby wszystkim postawić, to nie jestem biedny, jestem bogaty. A rano z kacem i z drżeniem do kieszeni, ile zostało? Rozumiesz? Poniżenie, lęk biedy, gość. To się w bardzo różny sposób manifestuje, ale ja musiałem naprawdę to zobaczyć, bo to była w ogóle motywacja do działania. To zawsze powoduje ciężar. Zawsze powoduje, że człowiek gdzieś tam goni tego króliczka. Zawsze. Bo jest ciągle nienasycony też. Muszę zobaczyć, gdzie doszedłem. Chyba dalej. I teraz to, co chcę wam pokazać jeszcze, że lęk w ogóle wypiera wiarę. Bez względu, jak to człowiek będzie nazywał. Wypiera wiarę, wręcz ją zabija. Zabija wiarę. Dopóki będziesz się bać, nie rozwiniesz należycie swojej wiary. Po pewne rzeczy sięgniesz. Po pewne rzeczy sięgniesz. Ale nie sięgniesz po wszystko. Wiecie, wiele rzeczy, dam wam teraz przykład. Teraz byliśmy przez tydzień w Egipcie, ponieważ my troszeczkę z Julitą inaczej pracujemy, inaczej funkcjonujemy. My w wakacje bardzo intensywnie pracowaliśmy. Generalnie zasuwaliśmy przez długi czas, ostatnio przez 7 dni w tygodniu i wiedzieliśmy, że musimy odpocząć. I teraz byliśmy sobie tam. Te 2 dni temu w sumie leżymy na plaży. Leżę sobie tam, patrzę sobie na morze, odpoczywam. Patrzę sobie na palmę. Tak? Do wody wchodzą 2 murzynki. Jedna z tej kategorii, no powiedzmy, atrakcyjnych i druga bardzo gruba. Bardzo. Taki pośladek i taki pośladek. I ona wchodzi do tej wody, słuchajcie mi dalej, bo to wiele ludzi mówi, że tam nie ma kompleksów, jest zaakceptowanie i tak dalej. Ona wchodzi w stringach i teraz... Wiecie, jak to jest, jak się na przykład 2 kobiety łączą w pary? Często jest tak, bo to jest powszechny z życia wzięty przykład, że ładna kobieta łączy się w parę z tą brzydką, bo ta brzydka mówi, to dzięki tej ładnej uda mi się kogoś wyrwać, a ta ładna mówi, no to teraz ja się czuję bardziej dowartościowana przy tej rzeczy. Tak sobie funkcjonują. I zazwyczaj, jak widzicie takie pary, to jest tak, że ta brzydka jest fotografem, a ta piękna tam, wiecie, w tej wodzie się w ogóle stroi tak. A ja tu w ogóle, wiecie, siedzę sobie, bo ja lubię w ogóle się przeglądać ludziom, co oni robią. Patrzę na te murzynki, nie? Tak patrzę, nie? I teraz ta, nazwijmy ją z tych atrakcyjnych, ona wchodzi tam z aparatem, a ta gruba po prostu, ona pozuje, ona w ogóle, ona się zachwyca. A ja razem z nią. Tyrpnąłem Julitę, mówię, patrz. Ja siedziałem, słuchajcie, tam kopara tak. Ona po ludzku nie mieściła się w żadnych kanonach piękna czy urody, a była tak kobieca. Bił z niej taki wdzięk. Było coś niesamowitego, bo w głowie
miała zupełnie inaczej. Ja w ogóle podejrzewam, że to musiała być wierząca osoba. Ona była tak szczęśliwa. Ona miała wywalone, czy się komuś to podoba, czy nie podoba, że ona jest tylko... Ona miała wspaniały czas. I ta druga ją fotografowała. Ta druga była w cieniu. Ona była gwiazdą. Tam światło świeciło. Ja siedziałem i patrzyłem tak. Niesamowita rzecz. Bo to ludzie mówią, tak, tak. Wiecie, jak działają chrześcijanie? Ja tak, nie mam kompleksów w imieniu Jezusa, nie mam kompleksów. Nie mam, a przeczytałem na szkole wiary, kiedyś było, nie mam kompleksów. Tak? Idzie na plażę, nie? Trochę tutaj, tam jest więcej tego. Bluzka potąd po kolana. I takie gacie w ogóle, nie? Zresztą była taka obok, nie? Tam chyba Niemcy czy ktoś był. Dokładnie, nie? Może by to, ale nie mam kompleksów, nie mam kompleksów. No jak nie masz kompleksów? No. Wypierasz to po prostu. To tak ładnie jest powiedzieć, nie mam kompleksów. Ona nie miała kompleksów. Ona mnie zbudowała w ogóle. Siedziałem w ogóle, mówię, wow, wow. I co z tego, że się nie mieściła w kanonach, jak wdzięk po prostu bił taki od niej, że to w ogóle szok. No. Więc kończąc już w ogóle temat, bo to dygresja była, temat biedy. Czy wierzysz w to, że jesteś zaopatrzony? Czy możesz to udowodnić? Czy wypierasz te myśli, że możesz być biedny? Obejrzyj się w tym. Obejrzyj się w tym. Dwa. Lęk przed porażką. Wiecie, że masa chrześcijan wcale nie wierzy w to, co robi. Nie wierzy w powodzenie tego, co robi, tylko traktuje to jako antidotum na taki non-stop powracający silny lęk przed odniesieniem porażki. Zarobię coś. Pójdę w jakieś działactwo. Ja nie wierzę, nie jestem pewien tego przedsięwzięcia i mojego sukcesu w tym, ale żeby nie przegrać, to trzeba do przodu. Nieważne, do przodu, do przodu, do przodu. Ale ci ludzie nie wierzą. Spychają myśli, że mogą odnieść porażkę. Wypierają problem. I teraz wiecie, ludziom, ale ja się modliłem. Nie modliłeś. Bo modlitwa jest skupieniem na Bogu, więc skupieniem na Jego prawdach. Jeśli ty próbujesz zakrzyczeć lęk, to nie jest modlitwa. To nie jest modlitwa wiary. To jest próba lepszego samopoczucia, jakiegoś też usprawiedliwienia się, obejrzenia się inaczej w tej sytuacji. Modlitwa, która ma być wyparciem problemu. Wiecie, dlaczego większość ludzi na przykład nie staje twarzą w twarz przed takim lękiem, przed odniesieniem porażki? Dlaczego? Bo się go boi. Boi się tego lęku. I nieważne, co będzie mówić. Boi się konfrontacji z nim. Jest wyniesiony jako coś wielkiego. To jest Goliat, to jest dominator, potężny. A dlaczego? Nie złapa się z nim za bary? Dlaczego? Ja w ogóle, wiecie, na przykład, ja powiem wam jeszcze taką jedną rzecz sobie. Ja ostatnio miałem taką refleksję, bo na mnie mówili na studiach, że jestem maksymalistą. Że jak... chciałem się uczyć w akademiku, to cały akademik miał się uczyć. Jak chciałem imprezować, to cały akademik miał imprezować. I generalnie tak było. Ja myślałem, i to wiele razy było mówione, że to jest taki sposób negatywny, ten mój maksymalizm. Ale ja w ogóle dzisiaj wiem, że jestem w ogóle, że każdy musi być maksymalistą. Nie da się inaczej robić czegoś, jak wiecie, jak bycia maksymalistą. No, tak samo, jak jadę wypoczywać, to jadę wypoczywać. Mamy taką sytuację, wiecie, fajnie, jesteśmy na tej plaży, poszedłem sobie w ogóle, pływam sobie w morzu, się tak cieszę, mówię, kurczę, tak mało ludzi, fajna pogoda, w ogóle, no, przepięknie, cisza, w końcu nie wali mi nigdzie żadna muzyka, mogę sobie w ogóle tam posiedzieć. Za chwilę przychodzi do mnie Julian, jakąś muzyka zaczyna być tam słychać, nie? I ona mówi, to chyba ci obok nas, ja mówię, no nie wierzę, centralnie obok nas, ale wychodzę i patrzę, przynieśli głośnik JBL-a, Rosjanie. I on w ogóle tam i ums. Ja mówię, o nie, nie, nie. Totalny spokój, ale mówię, ja teraz wypoczywam. Więc grzecznie podszedłem do tego człowieka, bo tam nikt się nie waży zwrócić uwagę. Wiedziałem, że mam prośbę, wyłącz to, bo ja chcę mieć tu ciszę. A jego trochę tak, Julia się śmieje z boku, no, wziął w tym telefonie, ściszył tam mocno i mówi, my friend, okej? Okay? Ja, more! Więcej! Z
za chwilę się przenieśli. Miałem ciszę, bo ja... Ale wiecie, to można się śmiać z tego. Ale to też obrazuje postawę na przykład do diabła. Jak się zachowujesz w stosunku do diabła? On ma mnie... ja teraz mam czas odpoczynku. A on może założyć sobie słuchawki. To nie jest tak, że ja mu zabieram przestrzeń. To jest ewidentnie działanie, więc ja nie mam na to zgody, więc usuwam przeszkodę. Ale teraz wracając do tej konfrontacji. Czemu uciekać przed tą konfrontacją? Czemu się właśnie nie złapać za bary? Dlaczego? Ile lat? Jak tak, ile lat tak żyć? Ile lat bać się biedy? Ile lat bać się porażki w swoim życiu? Trzeba użyć odpowiedniego narzędzia. Zobacz, jeśli odniosłeś porażkę, to co wielokrotnie jest mówione, zresztą Artur dzisiaj też mówił, tak? Odniosłem porażkę. Nazwij grzech grzechem. Odniosłem porażkę. Odniosłem porażkę. Plantacja drzew tlenowych klapła. Nie wyrosła. Nie mówię, ale bo... Klapła czy klapnęła? Zdechła. I z tego miejsca zaczynam dalej rozwiązywać sytuację. Już ją rozwiązałem. Bo to nie jest tak, że człowiek żyjący z Bogiem teraz jest skazany na... Tak, jest droga jest trochę dłuższa, trzeba innych rzeczy trochę użyć, ale mamy w sobie wiele atrybutów do tego, żeby z tej sytuacji wyjść. Ale porażka to porażka. I teraz nie oszukuj sam siebie, że nie odniosłeś porażki i ty wciąż wierzysz. Ludzie mówią właśnie tak. O, ale ja wierzę. Bo ja mówię, udowodnij mi, nie? Ale ja wierzę, nie, to ja wierzę. Ile lat wierzysz o tą rzecz? Ile lat wierzysz? No bo ja rozumiem, coś może być tutaj na krótkim odcinku. Ile lat wierzysz? Wierzę, odczep się ode mnie. Okej. Tak, i teraz... Bo to jest taki, wiecie, system wyparcia w najczystszej postaci taki, nie? W najczystszej postaci. Jeśli wciąż jesteś biedny, czyli jeśli nie masz na każdą swoją potrzebę i żeby hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, to nazwij to. Nie zakrzykuj tego. Bogaty jestem w Chrystusie. Nie mam. Od 8 lat nie mogę łożyć na wszelką dobrą sprawę, Panie mój. Nie mogę łożyć. Jak przynoszą drugi korzyczek, to mi serce wali, patrzę, żeby do kibla uciec. Życie. Życie. I teraz z tego miejsca wołasz, muszę przemodelować moje życie. Tak? Bo dotychczasowe nie działa. Nie działa. Ludzie się wstydzą, wiecie, i boją się przyznać do porażki, właśnie tworząc różnego rodzaju systemy wyparcia i doktryny chrześcijańskie. Dlaczego coś się nie dzieje? Dla niedowiarstwa twego. Dla niedowiarstwa. I nic więcej tu nie ma. Wiecie, i wstydzisz się? Boisz się? Całe niebo, całe piekło. Wszyscy wiedzą, co się dzieje i teraz co? Bo Asia na mnie popatrzy tak krzywo i teraz runie mój wizerunek, który sobie tutaj buduje w jej oczach. To powiem, że wiesz, tam nie padła mi ta plantacja, bo tam jeszcze tam, wiesz, trwam w wierze. Bardziej ją zbuduję, jak powiem, że padła. Pokażę, jak zarządzić tą sytuacją dalej. Więc żeby zacząć zwycięskie życie, to najpierw trzeba prawidłowo określić swoje położenie. Określić, zobaczyć. Dobrze. Czyli musisz określić swoje położenie, miejsce startu. Ale wiecie, właśnie nie okłamywać się i nie usprawiedliwiać, dlaczego jestem w dole. Jestem w dole. Jestem w dole. Bo chrześcijanie mają taką też tendencję, że nie powiedzą, wpadłem w gówno, tylko powiedzą, ale wiesz, ono trochę pachnie malinami, trochę poziomkami, tak, wiesz, nie oceniaj mnie tak, nie wpadłem w takie gówno, takie tam trochę było takie coś fajnego w tym. To trzeba stanąć i powiedzieć wprost.
Panie, staję przed Tobą, Panie mój, przyznaję, nie wierzyłem Ci. Nie wierzyłem, chciałem zmiany, chciałem to, ale Ci nie wierzyłem. Nie wierzyłem Ci. I bałem się, i wyparłem ten obszar, żeby mnie nie terroryzował za bardzo. Bo zobaczcie, kiedy wypierasz problem i go pudrujesz, nie? Pudrujesz go tak w ogóle, tam opowiadając właśnie te ciekawostki o tym malinowym czy poziomkowym posmaku, i przychodzisz do Boga, to przecież jesteś obłudnikiem. To kwas faryzeuszy. Możemy tam mówić, o to kwas faryzeuszy, no obłudnik. Obłudnik, który tam próbuje inaczej rzeczy nazywać, że się mają. I teraz wiemy doskonale, nie jest problemem się pomylić, nie? Nie jest problemem się pomylić. Bo cytując klasyka, niech pierwszy rzuci we mnie teraz kamieniem, ten kto się nie pomylił, tak? No to nie o to chodzi. Ale problemem jest wypierać problem i wypierać porażkę. To jest problem. To jest problem. I to jest masowy problem. Masowy problem. Bo inaczej musielibyśmy powiedzieć, że obietnice Boże są warunkowe. Właśnie, że Bóg, do Boga należy ostatnie zdanie. Czyli to, co nas zewsząd w szeroko rozumianym Kościele otacza. Nie ma manifestacji? No to wiesz, bo to Bóg, tak, no nie wiadomo, ja to Go bardzo kocham, to Go bardzo uwielbiam, takie mam ciarki po tym, tak? Ale wyparcie problemu, nie nazywanie, nie wierzę Ci po prostu, nie wierzę Ci. Nie wierzę Ci. Jestem z ruchu wiary, to nie mogę powiedzieć, że Ci nie wierzę. Jak ja powiem, z ruchu wiary i po szkole wiary, mam certyfikat, do Artura Celuńskiego mam certyfikat ukończenia szkoły wiary. I co ja powiem, że ja nie wierzę? I teraz ważne, żeby też to zrozumieć, że taka sytuacja systemu wyparcia, ona jest w pewnym sensie patowa, bo Bóg nie działa poza swoim słowem i nie działa poza wiarą. I teraz ty w systemie wyparcia się nie ruszasz i Bóg też, więc nic się nie zmieni w tej sytuacji. Czy to będzie trwało 2 lata, 10, 30, 100, nie wiem, ile będziesz żyć, tak? To się nic nie zmieni, bo nie ma prawa się zmienić. Nie ma prawa się zmienić, bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie i będzie w ten sposób sięgał po obietnicę. I teraz zobaczcie z drugiej strony też, w jakich czasach żyjemy. Że z jednej strony ludzie są bardzo poniżeni, zawstydzeni, zalęknieni, ale kiedy otwieracie media społecznościowe, coach na coachu. Permanentnie wszyscy mówią o sukcesie. A ja ostatnio akurat oglądałem wywiad dwóch ludzi, którzy są coachami coachów na LinkedInie. Jeden miał myśli samobójcze, a drugi głęboką depresję. Taki jest stan, nie? Ale co innego się sprzedaje. Jeden i drugi tam po latach powiedzieli, z jakiego bagna wyszli. Ale to nas gdzieś tam otacza i ludzie myślą, że muszą zakłamywać rzeczywistość, bo wszyscy tu odnoszą sukces, ja nie mogę, szczególnie w Kościele też, ale to jest bez sensu. Bo jeśli to nie jest miejsce wiary, to tu się nic nie wydarzy. Nic się nie zmieni. Człowiek będzie tylko sam dłużej siebie okłamywał i dłużej będzie sam się usprawiedliwiał. I teraz każda moja pokuta, kiedy przyznałem się do błędu, kiedy przyznałem się do tego, że nie wierzę, że się pomyliłem, ona zawsze mnie podniosła. Zawsze. Nie mam precedensu. Ja sobie takie rzeczy, wiecie, oglądam w swoim życiu. Za każdym razem w ogóle wyszedłem z danej sytuacji. Różnice były tylko takie, przez ile czasu wypierałem problem. Przez ile czasu trwałem w takim miejscu, że nazywałem niewiarę wiarą i nic się nie działo. I mówiłem, że czekam jak Abraham. Że to czasami trzeba długo. Nie, dzisiaj już tak nie robię. Dzisiaj nie podchodzę do tego w ten sposób. Bo zobacz, kiedy będziesz trwać w uporze, to miecz cię pożre. Czasem to będzie miecz twojej własnej duszy. Ten miecz cię pożre. Widzicie, bo to jest... Siedziałem sobie nad tym Morzem Czerwonym. Piękne morze generalnie. I tak sobie myślałem o Mojżeszu. Nie? Że idziesz, ciągniesz tych ludzi, ciągniesz tych dzieciaków, starców. No i kończy się wszystko, co masz takie naturalne. Kończy się. Zostaje ci słowo i zostaje ci wiara. Jeszcze jak poszedłem pod to morze i tak patrzę, akurat tam, gdzie byliśmy, od razu było głęboko. Tam z miejsca było 15 metrów. To pięknie widać, no ale 15 metrów. No i teraz masz starców, masz dzieci, dochodzisz do tego i idź, Mojżeszu, i prowadź.
No ale to nasze życie jest, nie? To nasze życie ma. Musisz wierzyć, że przejdziesz ty i ci wszyscy starsi. No i w ogóle co widzisz wtedy? Czy widzisz te 15 metrów głębokości i wszechmiar morza? Czy widzisz obietnicę? Na czym się koncentrujesz? Na co patrzysz? Co jest pierwsze? Lęk, bo 15 metrów, łatki nie ma. Jakoś tutaj pan nie sprawił, żeby stateczek jakiś taki duży, Arka Noego 2, żeby wylądowała? No, nie ma, niestety. Kolejna rzecz, którą chcę jeszcze powiedzieć, to jest lęk przed chorobą i lęk przed śmiercią. Bo to często ten lęk przed śmiercią, on jest tak naprawdę bardzo coś tam silnie gdzieś zaszyty w ludziach. Czy wierzysz w to, że jesteś zdrowy, czy też intelektualnie nie dopuszczasz, czyli wypierasz myśl, że ty możesz być chory? To jest, różnica jest ogromna. Wiara, a wyparcie, ja nie mogę być chory. I boję się, że jestem chory. Nie mogę być chory. W imieniu Jezusa nie mogę być chory. Ale wewnętrznie się trzęsę, że mogę być chory, mogę umrzeć. Czy jesteś w ogóle, sposób myślenia, przesiąknięty tym dzisiaj, wiara jest dzisiaj, mówiliśmy, tak? Że każdy twój organ jest w ogóle zdrowy. Właśnie, czy boisz się, że możesz być chory, możesz umrzeć i próbujesz to w jakikolwiek sposób zakrzyczeć modlitwą i odpychając to. To wiecie, odepchnięte myśli to nie są myśli wiary. To jest myślenie ucieczkowe. Przychodzi taka myśl, ona jest odpychana, nie? To jest taki proces. Boisz się, odpychasz. Wraca, boisz się, odpychasz. Odpychasz. I ludzie się nauczyli tak żyć. Cały czas. Diabeł mnie dojeżdża tutaj. Nie? Nie, ty się nie skonfrontowałeś z tym tematem w życiu. Nie skonfrontowałeś się z tym. Bo u podłoża tego jest silny lęk, a nie wiara. Ja miałem, coś wam powiem, przez jakieś 3 lata miałem taki ból tu w plecach. Miałem taki ból w plecach, że lubiłem, jak stało przy Basie krzesło. Że w razie sytuacji, bo przy tym Basie akurat mam tak, że się tak całą swoją ekspresję z nogi na nogę i to powodowało taki ucisk. I bywało tak, że miałem problem, żeby nawet tam dograć, bo mnie bolało, robiła się taki guziczek, takie zwyrodnienie. No i tam na początku odpychałem problem. W imieniu Jezusa jestem zdrowy, jestem. Tak? No ale guziczek 3 lata był. Czyli chyba nie do końca. No i musiałem stanąć w miejscu. Mam guziczek, którego nie chcę mieć. Mam go. Nie zgadzam się na niego. I teraz wprowadzam całe środowisko wiary. I pamiętam, kiedy podjąłem decyzję, to było też dobre. Kiedy podjąłem decyzję, mówię, dosyć. Koniec z tego tematu. Ja nie mam miejsca na jakikolwiek guziczek i ból w plecach. I pamiętam, przychodzę tu w niedzielę, patrzę, krzesło mi zabrali. Mówię, okej, dobra, jestem na dobrej ścieżce, mówię, nie wezmę tego krzesła. Nie wezmę tego krzesła. I wiecie, ale poszło całe środowisko za tym, tak? Z jednej strony to, z drugiej strony zrobiłem sobie odpowiednie ćwiczenia też na plecy, bo ludzie na przykład tego często nie rozumieją, mówią, to mało duchowe, ale skończony idiota będzie robił w wymiarze naturalnym coś, co ma być przeciwne temu, co wierzysz o ponadnaturalne. Czyli chcesz mieć zdrowy, nie wiem, układ pokarmowy, trzustkę, wątrobę i będziesz żarł przez miesiąc fast fooda? I mówił, że ja wierzę Bogu. Nie wierzysz Bogu. To są w ogóle, to są mrzonki. To są iluzje, bo to w ogóle, wiecie, my mamy dostęp do mądrości. My jesteśmy spójnymi stworzeniami. To tak nie działa. Więc te rzeczy, one będą na różnych frontach wprowadzane. O, mało duchowy jesteś, bo jakbyś generalnie tam, nie wiem, nie ćwiczył czy coś, to bym ci uwierzył w twoje uzdrowienie. A tak, to jest takie, wiesz, trochę poczytam. I to, wiesz co, ja mam rozwiązany problem. Nie szukam już krzesła. Nic mnie nie boli, nie mam guziczka. A jak się proporcje rozłożyły? 80% wiara, 20% ćwiczenia. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Mam rozwiązany problem. Nie szukam guziczka, czy mi tam jeszcze gdzieś.
jeszcze jeden taki obszar, bo to tak chcę tylko zasygnalizować, bo to naprawdę dużo można by było o tym wszystkim mówić, bo to są pochowane rzeczy praktycznie wszędzie. Jeśli funkcjonujesz w systemie prawa, mentalności coś za coś i wszystko próbujesz skontrolować swoim umysłem od A do Z. Ja nie mówię teraz o dyscyplinie i o dobrej organizacji, ale o takiej lękliwej jakby kontroli, to przestań mówić, że jesteś człowiekiem łaski. Nie oszukuj sam siebie. Jestem człowiekiem łaski, ale cała głowa, cały sposób myślenia, w ogóle coś za coś i kontrola wszystkiego i tak naprawdę zasługiwanie, które też jest. Powiedz, nie ogarniam łaski. Podoba mi się na nauczaniach, jak o tym mówią, tak fajnie brzmi, takie jest, ale nie wiem, jak się w to ubrać. Nie wiem, jak się w tym, no, moment startu, nie wiem, jak mam, kurczę, w tym zafunkcjonować. No, nazwij to. Ja mówię, jestem człowiekiem łaski. Jestem z Kościoła Mocy, jestem człowiekiem łaski. To też się da zobaczyć, czy człowiek jest człowiekiem łaski, czy nie jest człowiekiem łaski. To wszystko się da dotknąć, to wszystko można w jedną czy w drugą stronę właśnie zobaczyć. I teraz jak to powiesz, to zdecyduj, że wchodzę w system uczniostwa właśnie w tym obszarze, tak? Ucz mnie, Panie mój, będę Ci posłuszny w tym. Będę zmieniał swoje myślenie. Ale nie wypieram. Nie. Jestem tak, może wiesz, nie w 100% własne, ale tak już w 80% chodzę, tak wiesz, tak w 80% chodzę. Mhm. Jeśli nie doświadczasz łaski, to w nią nie wierzysz. Nie poruszasz się. Ten obszar jest dla ciebie, on jest dostępny dla każdego z nas, już w takim przymierzu żyjemy, ale jakby nie wchodzisz w tą przestrzeń, bo w nią nie wierzysz. Bo masz w głowie naleciałości wszystkiego, co było. Teraz zmieniło się opakowanie. Nie byłem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem, ale głowa ta sama, te same procesy myślowe. To samo. Nie doświadczasz, nazwij rzecz po imieniu. Nie doświadczam łaski. Nie wiem, o co w niej chodzi. I mówię, bo to nie ma co tkwić dalej w tym myśleniu, bo przecież to i tak nie działa. Jak nie doświadczasz łaski, to nie działa. To po co w tym tkwić? Po co to nazywać, że to jest... Ja tego nie ruszę tutaj, nie ruszę tego, bo to moje. No po co? Przecież to nie działa. Sam wiesz, już abstrahując od tego, że całe niebo i piekło wie, że nie doświadczasz łaski, tak? Ale wiesz, że się w niej nie poruszasz, wiesz, że się spinasz, wiesz, jak ci to ciąży, wiesz, jak musisz co chwilę tą sztangę z pleców zrzucać. Wiesz, ile cię to kosztuje. Wiesz, jak twoja głowa funkcjonuje. Mówisz, o pokoju, jakim pokoju oni mówią? Jak cały czas analiza. A pomilczeć? A szuflada nic? Macie szufladę nic? Szuflada nic. To taka jest szuflada w głowie, której nie ma nic. O niczym nie myślisz, niczego nie projektujesz, niczego nie analizujesz. Szuflada nic. Taka łaska. Pomóc się tak, jak nie masz. Dziękuję Ci, Ojcze, za szufladę nic. To praktyczne rzeczy. Wiecie, to poprzestanę generalnie na tych przykładach, ale zależy mi, żebyście skonfrontowali życie z tymi słowami. Naprawdę. I ja wiem, to jest trochę brutalne, szczególnie jak mówiłem o tej biedzie, ale to tak trzeba do tego tematu podejść. To trzeba w ten sposób, czy czasami nie funkcjonujesz w takim dobrze, fajnie zamaskowanym systemie wyparcia, bo to chrześcijanie też są, wiecie, mistrzami w tym, żeby się odpowiednio tutaj ubrać, tak, że tam zamaskuję ten mój system wyparcia, nazwę to wiarą. Ale jeśli to namierzysz, no to chodzi o to, żeby właśnie sobie uświadomić to i później tak naprawdę wchodzić na tą drogę wiary, wiecie, no bo to my mamy to rozpoznać, no my nie mamy żyć w podróbach, no znowu mi się przypomina, byliśmy teraz w tym Egipcie, tam jednego dnia byliśmy na wycieczce, no i wzięli nas tam perfumy, bo tam na tej wycieczce, no to ci muszą się przewieźć, bo tam muszą chcieć zarobić na tobie, no i dobra, tam chwilę z uprzejmości gadamy z nimi, no jakie tam te zapachy lubicie, nie, i tam mówi, że Żadoria, mam tego, Dawidowa Kulwotę, no i tam przynoszą te swoje, no ale te są lepsze, ja mówię, no nie są lepsze, Ja znam swój zapach. Mamy znać zapach i żyć w ogóle. Mamy pachnieć wiarą.
Bo to znaczy, to jest takie fajne hasło. Woń Chrystusowa się unosi. I wszyscy napiszą taki tekst na Facebooku, lajki, wow, woń Chrystusowa. Ale co to jest ta woń Chrystusowa? Ja chcę wąchać wiarę waszą. I żebyście wy moją wąchali. Żebyście czuli w ogóle. Pachniesz wiarą, Michałku. Amen.